Witamy w Rumunii. W dzisiejszym odcinku powiemy Wam, jakie ceny tutaj są, jeśli wybieracie się na wakacje przejazdem lub po prostu transferem, żebyście wiedzieli, ile musicie zapłacić tutaj za jedzenie w sklepie, w restauracji, za ceny hoteli, za atrakcje i wiele, wiele innych rzeczy. Także zapraszamy na ten odcinek. Oglądajcie. Dobra, na sam początek idziemy do Lidla, czyli do popularnego sklepu, w którym można tanio i dobrze zrobić zakupy. Powiemy Wam takie podstawowe artykuły, jak jakieś, wiecie, chleb, jakaś szynka, mięsko. Zresztą zaraz zobaczycie. Dobra, na początku jeszcze ważne, żebyście wiedzieli w ogóle, jaki jest przelicznik tutaj. 10 zł to jest 11 lei, czyli jest bardzo podobnie, tak jakby praktycznie 1 do 1. No. Także będziecie mogli zobaczyć przybliżone te ceny. Kupuję w Lidlu. Dobra, bez żartów. No to jakieś słodycze możecie zobaczyć. Powiem Wam tak. Jak dla mnie, po paru dniach spędzonych tutaj w Rumunii, to ceny są naprawdę bardzo podobne do tego, jak w normalnym polskim mieście. Bardzo, bardzo podobne. Wiadomo, jak pójdziecie gdzieś na jakimś rynku do restauracji i tak dalej, no to ceny są już bardziej jak w Warszawie. W restauracji. Ale też wydaje mi się, że jest trochę taniej mimo wszystko. Jest, no jest. No mi się wydaje, że też. Czyli byliśmy w takiej bardzo eleganckiej restauracji i zapłaciliśmy za dwa dania i cztery drinki 160 zł, więc no. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobra cena. W Warszawie na pewno byśmy tyle nie zapłacili. W Warszawie to powiem, za same drinki byśmy tyle zapłacili, no, a gdzie to jeszcze jedzenie? No. Tak, tutaj macie jakieś słodkie bułeczki. Wszystko. Podobnie. No. Bardzo, bardzo zbliżone. Tutaj normalne pieczywko. Fajnie, jak jest taki Lidl, bo można kupić w zasadzie wszystkie te same rzeczy, co w Polsce. Tak. Więc jak ktoś na przykład jedzie samochodem albo chce jakiś taki niskobudżetowy wyjazd, to wydaje mi się, że bez problemu można... Głównie Bałkany hasło, to są tanie, nie? Tak. Tutaj ceny kawy. Zwykły chlebek taki. Praktycznie wychodzi troszkę ponad 2 zł. Tutaj troszkę ponad 3, nie, poniżej 3 zł na nasze. Jak przylatujecie, jak nie przylatujecie, przyjeżdżacie do Rumunii, to też ważną sprawą jest właśnie cena paliwa i cena winiety. Pamiętajcie o tym, że trzeba winietę mieć, jak się tutaj jeździ drogami. Bo my na przykład zapomnieliśmy i w pierwszy dzień nie kupiliśmy, dopiero kupiliśmy na drugi dzień. I miejmy nadzieję, że nie będzie mandatu. Dobrze by było, ale podejrzewam, że może być. Tutaj macie ceny, szynki, ceny naprawdę też jak w Polsce. Tutaj, aha, bo tu jest salami duże takie. Się mówię, co tak drogo, a to nie ta cena. Kiełbaski. O! Kabanosy mają też. Może uda się nam na jakiś taki lokalny targ pójść, to zobaczymy. Słyszymy, jak no, może na targu się uda się złapać. Jest takie niedziela. Lokalne produkty, nie? Jest niedziela, może niedziela? Się to... Jest poniedziałek, jest niedziela. Jest niedziela. Właśnie albo się uda, albo się nie uda. Może się udać, że jest niedziela, może się nie udać przez to właśnie, że jest niedziela. Zobaczymy. Tutaj jakaś promocja, ale też możecie zobaczyć ceny mięska. Oj, to bardzo tanie nawet wychodzi. Coś ponad 2 zł. To jest na pro... Aha, tak 100 gramów, no faktycznie, no źle zobaczyłem. Stek za 100 gramów. I od razu jeszcze na początku tego filmu powiem, że jeśli myślicie, sorry, myślicie, że w Rumunii jakoś jest bardzo, bardzo, bardzo tanio, to nie jest. Normalne ceny są po prostu. Normalne ceny, tak jak na przykład w Polsce, albo taniej. Ale jakoś super tanio nie jest. Mi się wydaje ogólnie, że jak jest sieciówka typu Lidl, to zazwyczaj te ceny są zbliżone, ale to ogólnie, mówię ogólnie o cenach tego, co doświadczyliśmy. Chociaż na przykład hotel, w którym się zatrzymaliśmy wczoraj, to myślę, że takiego hotelu w Polsce za 300 zł nie ma szans. Nie ma. Żadnych szans. Mieliśmy, jak nie widzieliście jeszcze poprzednich odcinków, sprawdźcie, zatrzymaliśmy się w hotelu, który był najlepszy w tym mieście, ze względu na to, że opłacało nam się bardziej wziąć najlepszy hotel, który mieliśmy siłownię, basen, śniadanie dla dwóch osób i tak dalej, to płaciliśmy za niego 320 zł,
niż wziąć tani hotel i płacić osobno dwa razy za siłownię za dwie osoby, dwa razy za śniadanie. No. Także sobie pomyślę. Czasem trzeba troszkę pokombinować i naprawdę można fajnie zaoszczędzić. Na Bookingu pokazywało drożej, więc to jest też taka rada, żeby sprawdzać na różnych stronach, bo tak. Na tym Trip.com pokazywało taniej. I to tak. 180 zł taniej i jeszcze dodatkowo za śniadanie. No, także bardzo warto sprawdzać na różnych stronach różne alternatywy. Ceny alkoholi, wiadomo, przyjeżdżacie do Rumunii. Często też ludzie przyjeżdżają po prostu na wakacje. Ceny winek, ale jak ktoś nie lubi winka, ceny jakiegoś piwa, tutaj są droższe troszkę alkohole. Czekajcie, aż z ciekawości sprawdzę. Nie no, wychodzi taniej niż w Polsce. Za 60 zł Ballantyse'a 0,7 nie kupicie, nie ma szans. Ostatnio kupowałem dla fazy, to zapłaciłem 130 chyba w sklepie. To jest połowa taniej. No, jest. A ciężko uwierzyć, że to jest taki aperolek. Aperol wychodzi z 17 zł. No nie, tu chyba, nie? Czekaj. Aperatif. Nie, tu jest. A, tu jest aperitif. Nie. Aperitif? To nie, a nie ma cen. Aperol powinno być. Nie ma. No ale ogólnie ceny są. Ceny są naprawdę dobre, no. A Jacek się pije rakiję pewnie, nie? No, głównie na tamtych bałkańskich, tak, no tutaj nie wiem. No. Ale ładne opakowanie. Pięknie. Jakie są jeszcze. Jeszcze piwka. Nawet kupicie sobie tutaj jakiegoś tego. Za złoty 50. Nie no, ceny alko są dobre. Nie ma co. Ceny wody. Złoty 50 za 1,5 litra. Nie, za 2 litry. No dobra, co na też. Jesteśmy właśnie na stacji benzynowej. Pokażę wam, jakie mają tutaj ceny. Wiadomo, przyjeżdżacie samochodem. Dobrze wiecie, na co się przygotować. I też ceny są bardzo podobne jak w Polsce. Na przykład diesel, już od razu wam przeliczę, 7,37, 6,64 na złotówki. 9,5 jest za 7,18 leja, to wychodzi 6,47. A jak ktoś ma na gaz, 3,30, 3 złote. Dokładnie tak jest. No i wiadomo, jak jedziecie samochodem, to musicie wykupić winietę. Tygodniowa kosztuje 14 zł, miesięczna 33 zł. Tylko dodatkowo pamiętajcie, że musicie przejechać jeszcze przez Słowację i Węgry, gdzie winietę kupić też trzeba. Na granicy z Węgry, Rumunia staliśmy, nie wiem, z 15 minut, elegancko się przejechało. Można też oczywiście jechać przez Ukrainę, ale tam się musicie przygotować na to, że na granicy będziecie stać bardzo długo. I żeby wjechać, i żeby wyjechać, bo podobno jak się wyjeżdża, to przeszukują wszystkie samochody dokładnie, także lepiej zdecydowanie przejechać przez Słowację i Węgry. Patrzcie to, przejście przez pasy. Widzicie sobie? Nagle cyk, trzeba przejść przez kwiatki, żeby nie nadepnąć i znowu pasy. Wczoraj byliśmy tutaj wieczorem, to pokażę wam jeszcze w dzień, jak wygląda. Tutaj nieważne. To wygląda bardzo ładnie. No i pamiętajcie też o tym, że my te ceny, które wam teraz pokażemy, to są ceny tak jak w normalnym jakimś miasteczku w Rumunii. Nie jesteśmy w stanie wam powiedzieć, jakie ceny są na przykład w Bukareszcie, w stolicy. Wydaje mi się, że na pewno będą troszkę wyższe, ale też nie muszą. No właśnie, no to tak mówię, że wcale nie muszą, bo wiecie, no tam jednak jest większa konkurencja. Konkurencja, dokładnie. No, tutaj jest restauracja, w której jedliśmy wczoraj. Jak ona się nazywa? Trattoria de Vittoria. Bardzo dobre, znaczy bardzo dobre, nie, bardzo dobre to jest źle powiedziane. Nie było bardzo dobre, trzeba było doprawić. A aperol był dobry. To było dobre. O, kółeczki. Tutaj w centrum możecie zobaczyć piwko, jak kozel pół litra, dychę, czyli pewnie jakieś 9 zł. Następna rzecz, jaką robimy, to jest przeglądnięcie stron z ofertami hoteli. Powiem wam tak, przeważnie w miasteczkach, w których się zatrzymywaliśmy, no nie spaliśmy w hotelu, no bo spaliśmy w samochodzie, dzisiaj to było pierwsze. Ceny mniej więcej zaczynały się od 130 zł w górę. Za pokój, bo łóżko w pokoju wieloosobowym to już nawet 80 było. No właśnie, teraz chciałem do tego przejść. Teraz sprawdziliśmy ceny, jakie są w Bukareszcie. Wiadomo, bardzo dużo osób jak przyjeżdża do Rumunii i jedzie zobaczyć Bukareszt. Tylko nie my. Ale to tylko ze względu na to, masz włączony? Mam. Ale to tylko ze względu na to, że w przyszłym roku będziemy w Bukareszcie.
nie chciałem po prostu dwa razy tego samego zwiedzać, wolimy teraz poświęcić czas na inne kierunki. I tak, ceny w pokoju wieloosobowym w Bukareszcie zaczynają się od 90 zł. Najtańszy pokój, łóżko wieloosobowym, to jest 90 zł. Ale to już dwa łóżka 90 zł kosztują. A, dwa, no faktycznie jeden na dwie osoby. A ja też ostatnio... Czekajcie, poprawię, to było mój błąd, bo dałem od razu na dwie osoby dla nas. Tak. Ja też właśnie... Czyli 45 zł. No, czyli 40 zł w pokoju wieloosobowym. Dobra, czekajcie, cofam to, jeszcze raz zobaczę. No, 34, bo jest jakiś ostatni wolny. Czyli wiecie, możecie przyjechać do Bukaresztu i spać naprawdę bardzo tanio, jeśli podróżujecie tanio. Ale w tej Oradei też było 80 zł za dwa łóżka, czyli też nie to jest też bardzo tanio, bo tak naprawdę tyle samo zapłaciliśmy za kemping, z którego nawet nie skorzystaliśmy, bo spaliśmy tak w samochodzie, bo było tak zimno w nocy, że nam się nie chciało tak, na metro składać. Tak, ale wiesz, ja na przykład wolę spać w samochodzie swoim, niż w jakimś takim bardzo wieloosobowym pokoju. Tak, wtedy tylko ty mi chrapiesz, że... No właśnie, ostatnio jakoś źle trafialiśmy i trochę się zraziłam. Nie, no najgorzej jak chyba trafiliśmy... Na Węgrzech. To było na Węgrzech. Masakra. Ojeju, ale pierwszy, mieliśmy niedźwiedzia w pokoju. Tak, pierwszy raz zwróciłam komuś uwagę, bo no nie, no dało, nie dało się, po prostu się nie dało wytrzymać. Już nie mówię spać, bo spać to się totalnie nie dało, ale nie dało się wytrzymać. Ale każdy, kto podróżuje i śpi w hostelach, wie o czym mówimy, bo to jest ten problem. Dlatego zawsze trzeba mieć stopery, ale ten gościu tak głośno chrapał, że ja przez stopery słyszałem i nie mogłem spać. Ja nie jestem wrażliwa, ale no, ale wiecie, czasami też zapachy różne, no nie? Ogólnie dźwięki różne. Dokładnie, różnie było. Ale tak to jest w podróży, także wiecie. Kolejne, teraz pokoje. Pokoje dwuosobowe, czyli cena normalnie w hotelu zaczyna się od 90 zł w Bukareszcie. No to w Bukareszcie jest taniej. To jest naprawdę tutaj 91, a tutaj jest łóżko jeszcze. Dzięki. Ale od 90 zł za 100 zł już też normalnie tutaj są. Także wiecie, można też naprawdę bardzo tanio tu spotkać i się przespać. Myślę, i to jest Bukareszt, myślę, że w Warszawie nie macie żadnych szans za tyle spać. Ja nie myślę, ja to wiem. Na 100%. Przecież my, za ile byliśmy najtaniej? Za 250 zł? Za 300? Nie, czekaj, ostatnio mieliśmy najtaniej 180 za ten pokoik, takie te dwa oddzielne łóżka. No tak, no to było naprawdę bardzo, bardzo tanio, no ale to był fart. Ale 180 zł, no to wiecie. Dobra, to... szybko jeszcze przegląd, ile zapłacicie nad morzem. Dobra, teraz przeglądałem ceny, ile można zapłacić, ile trzeba zapłacić w nadmorskiej, w nadmorskim kurorcie, nad Morzem Czarnym tutaj. No to trzeba średnio 200 zł, 234 zł to jest najtaniej za pokój. A co wcześniej było? Coś tam było wcześniej? No ale to jest... No też, no ale... No to jest, ale jakiś słaby bardzo, ale 170 zł. Około 240, 260, czyli między 200 a 300 zł najtaniej. Ale przeczytałem też fajną rzecz, że na przykład za leżak zapłacicie 10 lei, za dwa leżaki plus parasol. To jest bardzo tanio. To jest bardzo tanio. Bardzo, bardzo tanio. We Włoszech teraz podobno są takie ceny za leżaki, że... No. Ale w Tajlandii przecież też, w tych barach. No, także my mamy swój parawan i będziemy sobie wszędzie rozkładać parawan. Rano Ala wstaje o 4 rano. Mamy. O 4 rano wstaje na plażę i rozkłada parawanik. Piotrek śpi i rano wstajemy i idziemy sobie na plażę elegancko. Wiecie jak jest. No. Dobra, musicie pamiętać też o tym, że wiele atrakcji turystycznych, które macie właśnie w Rumunii, są po prostu za darmo. Bo Rumunię przemierza się albo samochodem, albo motocyklem. Bo motocyklem wam powiem, że naprawdę by było świetnie. Szczególnie jak się jedzie przez Transalpinę albo Transfurgacką. Chociaż tam wyskakują niedźwiadki, to na to też trzeba uważać. Wiele osób mi pisało, że bardzo, bardzo często spotykali. Po prostu są nauczone do tego, że ludzie dokarmiają. Ja żałuję, że nie zobaczyliśmy, niestety na Transalpinie nie było, ale przejechać tą trasę jest naprawdę świetnie. Ale na przykład, jak byliśmy w kopalni soli, trzeba było zapłacić tam 50 lei za wejście, czyli to macie, przypuśćmy, 45 zł, jak coś takiego. Dodatkowo zamek Drakuli, 40 lei, tam nie byliśmy akurat, będziemy w przyszłym roku, chociaż czytałem dużo teraz podzielonych zdań, ludzie twierdzą, że nie warto tam jechać, tam kosztuje 40 lei, to też macie jakieś 35 zł. Myślę, że tutaj się przyjeżdża typowo dla natury i dla tego, co tutaj jest. No, idziemy dalej. Dobra, teraz wbijam przykładowe ceny. Wiadomo, nie każdy chce jechać samochodem, bo to jest kawał drogi. Także sprawdzę, ile kosztują ceny ogólnie z Polski. Dam do Bukaresztu, żeby różne lotniska były. No i przypadkowo jeszcze, żeby teraz to było w wakacje. Dajmy, przypuśćmy na... Przypadkowo czy przykładowo? Przykładowo. Przykładowo, nieprzypadkowo. W obie strony
Tydzień wakacji przybyliśmy. Dobra, z Wrocławia do Bukaresztu 1100 zł. Z Krakowa 1200. Bydgoszcz 1500. Dwie strony to jest. No wiem, ale droga. Wakacje mamy. Także dlatego pewnie. I dałem na przyszły tydzień. Co tu lata? Warszawa, Bukareszt. Warszawa, Bukareszt 1500 zł. Czyli z Warszawy macie najdroższe loty. Ale to są jakieś droższe linie lotnicze? Wizz Air albo jakieś Ryanair? Weź zerknij, jaka to linia. Jakie droższe? Na pewno lot. A lot, czyli Ryanair nie lata. Po prostu lata lot. Z Warszawy jest lot. Przypuśćmy Kraków, bo Kraków jest też popularnym kierunkiem. Wybaczcie, miałem taki internet tutaj, że po prostu szok. Ale nie mam lokalnej karty. Przeważnie kupuję zawsze w kraju, w którym jestem, lokalne karty. Akurat teraz mam taką, która mi działa na całą Europę, która jest jeszcze z Norwegii, także jej nawet nie zmieniłem, bo działa cały czas. Może nie super, ale działa, a to jest najważniejsze. Też lot. Czyli tu po prostu lot lata. No, czyli nie latają tanie. Z Wrocławia to może też właśnie to jest ten problem, że ceny biletów są takie duże. Dobra, teraz jeszcze sprawdziliśmy połączenia na wrzesień. Przybyliśmy do tak naprawdę, ja sprawdziłem taki last minute na sierpień, jakby było. Także można znaleźć też tanie, można znaleźć za 500-600 zł, ale teraz na wakacje jest po prostu drogo. Tak jak Wam mówiłem, wychodziło 1100-1200 nawet z Warszawy, 1500 zł. Także moim zdaniem, no to jest trochę droga jak na Rumunię. Chyba, że ktoś po prostu poczeka sobie do września i można już przyjechać dużo, dużo taniej. Albo było jeszcze za 800 zł, ale leciało się 30 godzin z przesiadką. Także też trochę bez sensu. Zdecydowanie. Dobra, przyszliśmy teraz do restauracji, no nie całkiem tej, której nam polecili, bo niestety ona była zamknięta, nad czym bardzo, bardzo ubolewamy. Jesteśmy bardzo rozczarowani, bo widzieliśmy zdjęcia na internecie i naprawdę bardzo dobrze wyglądało. I wyglądała na tanią restaurację, czyli taką lokalną. Ale weszliśmy do jednej zaraz obok. No i pokażę Wam, jakie mniej więcej mamy tutaj ceny. Musicie pamiętać o tym, że to są ceny jak na taką po prostu dobrą restaurację. Tutaj sałatki. Pamiętajcie, że 10 zł to 11 lei. Nie będę wszystkiego policzał, przeliczał, możecie sobie mniej więcej zobaczyć. Tutaj spaghetti jakieś. Tutaj pizze są. Pizze wychodzą coś trochę ponad 20 zł, także bardzo dobra cena. Tutaj rybki i owoce morza. Ale tutaj macie na przykład już piersi z kurczaka, lub cały kurczak. Ten kurczak wychodzi około 45 zł, przypuśćmy. Tutaj jakieś kotleciki z pieczarkami z 35 zł. Ja zamówiłem taki gulasz. To taki tradycyjny z kluskami. Na środku jajko, to Wam pokażę zaraz jak przyjdzie. I dodatkowo wziąłem zupę też, którą została mi polecona, z wołowiną. I rosół po prostu z wołowiną, też z kluskami. Wiecie jak jest ceny? Takie tam pokazujemy. To są przybliżone ceny, ale zdecydowanie czy jest tanio w Rumunii, czy jest drogo, jest normalnie. Są ceny po prostu jak w Polsce. Wiadomo, nie możemy porównywać ceny w restauracji tu, na przykład jakbyście poszli do polskiego mlecznego baru, bo wtedy powiecie, ale tu jest drogo, w mlecznym barze jest taniej. Także też nie ma na to co patrzeć. Moim zdaniem trzeba patrzeć na to, że ceny naprawdę są tu przystępne i myślę, że naprawdę bardzo warto odwiedzić Rumunię. Nagrywamy ten odcinek ze względu na to, że Rumunia staje się coraz popularniejszym kierunkiem, który warto odwiedzić. Ja sam jestem to dopiero tutaj pierwszy raz, ale nie ostatni. No, w przyszłym roku na pewno też przyjedziemy i w przyszłym roku chcemy zobaczyć tą wschodnią stronę. Czyli od Bukaresztu po prostu na wschód, żeby zobaczyć właśnie jak wyglądają te kurorty nadmorskie. Bo bardzo się zastanawiam, czy to po prostu będzie coś podobnego na przykład jak do Bułgarii. Może tak być. W sumie, no w sumie bardzo to jest prawdopodobne, że tak będzie. Jeśli ktoś z Was tutaj był, dajcie znać w komentarzach, dajcie mi znać jak się tam bawiliście, jak Wam się podobało. Jeśli w ogóle ktoś z Was odwiedził Rumunię, a na pewno jest masa takich ludzi, bo bardzo dużo wiadomości dostaję na Instagramie, też dajcie znać, co o tym uważacie, jak Wam się tutaj podobało, jak smakowało Wam jedzenie, bo nam na przykład smakuje bardzo. No i w ogóle napiszcie coś fajnego. Przyszła moja zupka z dużą ilością kawałków wołowiny z warzywkami. Jest bardzo dobra. Chciałbym Wam to pokazać, ale wyjadłem w całe mięso. I teraz to, co mówię, nie miałoby sensu. Ale musicie mówić, że tak było. To jest moje drugie danie.
różne rodzaje mięsa. Do tego ta kaszka ich. Polenta. Polenta? Polenta. Tutaj mamy jeszcze jajko. No i na górze kozi ser. Sprawdziłem przed chwilą mniej więcej, jak wygląda z kartami SIM tutaj. Na internecie nie jest to dokładnie określone. Też nie możemy iść dzisiaj do sklepu, bo jest niedziela, wszystko zamknięte. Ale z tego, co wyczytałem i nawet to, co widziałem, są tu sklepy Orange, są tu też T-Mobile. Na internecie jedna osoba nam podawała, że przy zakupie karty 2 giga wychodzi jakieś 35 zł razem z kartą SIM. No ale umówmy się, 2 giga dla niektórych to jest na pół dnia, dla mnie pewnie nawet nie. Bo ja zużywam bardzo dużo internetu i przeważnie muszę to robić tak, że mam po prostu nielimitowany ten internet. Ale większość z Was pewnie jak będzie przyjeżdżała, macie abonamenty w Polsce i macie po prostu w Unii Europejskiej za darmo. Rumunia jest w Unii Europejskiej, także Wasz internet powinien też tu działać, jeśli taki macie. My właśnie się zbieramy, jedziemy dalej. Sprawdziłem też teraz mniej więcej, jakie są ceny wynajmu samochodu. Jeśli byście chcieli na przykład przyjechać z Polski do Bukaresztu, wynająć sobie samochód i podróżować samochodem, to powiem szczerze, że jest drogo. Nie jest to tanie. Znaczy, dobra, no w Polsce pewnie jest taka sama cena, ale za wynajęcie, za najtańszy samochód po prostu jaki był w Hertz, bo z tej wypożyczalni w wielu miejscach na świecie korzystałem i wiem, że na pewno zawsze było wszystko dobrze i nigdy mnie nie oszukali na żaden depozyt ani nic. Wszystko było zawsze dobrze, także tam sprawdzałem. No to 250 zł za dobę. To w Polsce jest dużo taniej, jest ze 100 zł no, za dobę można. No, dlatego wynajęcie, tylko to jest też w lotnisku. Ale ja nie mam mikrofonu, weź powiedz, że w Polsce można ze 100 zł. No, że w Polsce można dużo taniej znaleźć, ale powiedziała, to pewnie złapiecie też. I tak ja Wam tam mówię, to jest cena z Herca. Na pewno jakbyście znaleźli jakieś tych tanich wypożyczalni i tak dalej, to można taniej znaleźć, ale już wiele razy o tym się przekonałem, że jak bierze się te najtańsze z tych takich wypożyczalni, które nie są takie, wiecie, ogólnoświatowe, firmy krzak, to zawsze Was po prostu oszukają, powiedzą, że tu porysowane albo coś i nie będą chcieli oddać. No naprawdę miałem dużo takich przypadków, dawno mi się to nie zdarzyło ze względu na to, że już biorę z tych lepszych wypożyczalni teraz. Ale koniec końcem i tak uważam, że zdecydowanie lepiej przyjechać po prostu swoim samochodem, jeśli ma tam ktoś taką możliwość, mimo że trzeba trochę dojechać i przejechać przez tą Rumunię, bo Rumunia jest dość duża, to i tak dużo, dużo bardziej się to opłaci. Dobra, i mam nadzieję, że przekazaliśmy Wam mniej więcej i pokazaliśmy, jak fajnie jest w Rumunii i jak tanio tutaj można spędzić czas. Jesteśmy już niedaleko od granicy z Serbią. Także za chwilę przekraczamy kolejny odcinek albo z Serbii, albo od razu polecimy do Kosowa. Nie mamy jeszcze planów, po prostu gdzieś w Serbii pewnie się prześpimy i rano pojedziemy dalej. Jeszcze nie wiadomo, czas pokaże. Wiecie, u nas to wszystko jest trochę spontan. No i możecie dzięki temu odcinkowi i dzięki poprzednim zobaczyć, jak fajnie można oszczędzić. A jeśli ktoś z Was lubi oszczędzać, a chyba każdy lubi, bo po co wydawać dużo, jak można wydać mniej? Chciałbym Wam bardzo polecić stronę, której jestem ambasadorem, czyli lecenawakacje.pl. Mają najlepsze oferty na rynku, oferty wyjazdowe na całe wakacje. Mogą Wam pomóc załatwić dużo taniej hotel niż na Bookingu. Możecie bardzo na tym zaoszczędzić. Na biletach płacicie po prostu ich prowizję za ich pracę i oni przedstawiają Wam fajne oferty. Dodatkowo naprawdę ostatnio jest dużo tego wszystkiego, dużo wrzucają fajnych ofert, a może Wam się to przydać. Jest jeszcze końcówka wakacji, na czerwiec pewnie wleci jeszcze bardzo dużo fajnych ofert, które można wykorzystać, a później po prostu gdzieś latać w dalej świat, gdzie lato się nie kończy, a na przykład dopiero zaczyna. Także zapraszam Was wszystkich serdecznie na ich Instagrama, czyli lecenawakacje.pl lub na stronę i tam macie wszystko na bieżąco. Tylko pamiętajcie jeszcze najważniejsze, te ceny szybko się zmieniają. Jeśli dana cena w ofercie jest podana dzisiaj, to jutro już może jej nie być, bo wiadomo, ceny lotów, ceny noclegów, wszystko się zmienia z czasem. Ja nieraz mam tak, że na przykład 2 godziny później zobaczę ten sam lot, już cena jest inna. No i tak to działa niestety. Także jeśli będziecie zdecydowani, od razu kupujcie, nie zastanawiajcie się. Zresztą to widać, możecie spojrzeć na opinie, jakie mają na internecie. Wszyscy są bardzo zadowoleni, a ja cieszę się, że z nimi współpracuję. Koniec Rumunii. Koniec, to jest właśnie koniec tego czwartego odcinka. Przejeżdżamy zaraz granicę.
Dziękuję bardzo, że oglądaliście. Zapraszamy na kolejne odcinki. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Będzie to niezwykła podróż, która potrwa 135 dni. Z nami właśnie pierwszy kraj, z który skończyliśmy. Zaraz wjeżdżamy do kolejnego. No a później przyjeżdżamy na Bałkany, już nad morze. Już będą takie bardziej wakacyjne klimaty. Pokażemy Wam, jak tam pięknie jest w Czarnogórze, w Chorwacji, w Bośni i w Hercegowinie. Do Albanii raczej nie będziemy wjeżdżać. Już tam kiedyś byliśmy. Później polecimy przez Włochy. Włochy musimy praktycznie przejechać całe. Także po prostu też będzie niesamowicie. Gość robi sobie zdjęcie, bo idzie na środek drogi. A później wsiadamy na rejs, płyniemy statkiem. Następnie Turcja i Bliski Wschód. Także bądźcie na bieżąco, subskrybujcie kanał i pamiętajcie, żeby być aktywnymi pod postami, pod filmikami. Zapraszamy na nasze Instagramy. Dzięki wielkie, pozdrawiamy i dzięki, że jesteście. Team Podróże Wojownika i lala. Yo! Lose track, I wouldn't mind it if I find